Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w pudłach, dlatego że chciałam wam pokazać, co dostałam, co kupiłam i co. I przede wszystkim słuchajcie, popiół. Popiół jest do magicznej rzeczy. Zostawiamy to. Słuchajcie, w Lidlu były do kupienia świece. Jedną już wypaliłam, bordowa, słodki zapach. Natomiast tutaj mamy ciasteczki świecowe, pychota. Tu mamy wanilię, ale nie ma tego, naklejki, ale waniliowa i to bardzo ładna wanilia, nie taka sztuczna. I tutaj jest cynamon z jabłkiem, czyli typowy świąteczny zapach. Ja te świece pewno przed świętami zużyję w trimminga, także nie ma problemu. Za zakupy w Lidlu dostałam knigę Jeść zdrowiej i żyć dłużej, żywienie osób w starszym wieku. Znaczy jak przeczytałam tytuł, nie wiedziałam czy śmiać się, czy płakać, ale książka. Nie dla mnie. Ja z kuchnią, a wiem, kto się ucieszy. No i słuchajcie, w Lidlu znowu był rzut naklejek, które są do wszystkiego. Tu jest po 10 blistrów, także sporo tego jest. I mamy dymki, bardzo fajne. Wzięłam biedronki. Wzięłam motylki. Wzięłam serduszka. I tyle było rodzajów, bo dlatego, że już mam motylki, serduszka i biedronki podwójnie. Czyli mam po 20 blistrów tak naprawdę bardzo fajnych naklejek. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, z wróżki dostałam. Lucja, dzięki ci bardzo. Ja już to widziałam, ale pokażę wam. Słuchajcie, niby taka teczka na dokumenty. Elegancka. Niebrudząca. Otwieramy. Mamy faktycznie teczkę na dokumenty. Tutaj mamy notesik. Notesik takiej sobie jakości, ale notesików ci u mnie dostatek, więc sobie wymienię na coś grubszego. Tu mamy 10 kartek. Ja bym to w moment zużyła. Tu mamy oczywiście na karty kredytowe, na telefon, żeby wsadzić. Patrzyłam, mieści się. Tu mamy na telefon, żeby postawić. Taki fajny myk. Dum, dum, dum. O, zobaczcie. Jedna strona. Druga strona. I możemy w te dziurki wsadzić telefon. Rewelacja. Ale z ukrytych rzeczy to są kable. Dlatego, że jest to teczka powerbank, którą możemy naładować. Jak nam się telefon wyładuje, to możemy kablami nasz telefon podłączyć. Oczywiście miejsce na długopis. Także myślę, że taka porządna biurowa rzecz. Taka nie ma to tamto. I to jest fajne, bo to jest materiał, ale jest gumowany. Dobro, prokoci. Nie będzie włosów. Jakby się coś poplamiło, to myślę, że się moment zmyje. Uważam, że rewelacja. Także tak. Lidl. Lidl jest sklepem, którego nie ma u mnie w łasku. Dlatego jak już pojrzałam, słuchajcie, pościele zimowe. Jedna, która będzie mała. Jest śliczna, jest w pentagramy. Piękna, milutka taka jest. I można spać. Ja nie lubię spać pod krochmaloną pościelą. Nie lubię kory. A tu jest... Co to jest? Kocyś. To jest taki ala polar. Z mikrowłókna polarowego. Mm-hmm. Mikrowłókno polarowe. Piękna. Druga jest świąteczna i ona już jest dwustronna z miękkiej flaneli. Czyli też nie bawełna. Okay, ta jest duża. 2x2,20. I ona ma tutaj o takie fajne motywy. Świąteczne już takie. Reniferki, choinki. Dokładnie, vlogmasowe bardziej. Bardzo fajna i najpiękniejsza ever. Z bardzo dużego polarku, też 2x2,20, piękna pościel w kratę, no to taki wzór. I to wszystko z takiego polaru, nie takiego szmatowatego, tak, to jest fajny taki polar. I ładnej jakości. Bardzo, tym bardziej, że z tego co się dowiedziałam, ja się nazwam, nie znam, że właśnie ta firma tak podobno ma dobre pościele. Mhm. Więc było w Lidlu. No tak patrzę, tak bardzo dużo tego nie ma, ale fajnie. Spodnie, słuchajcie, na ryneczku. Jeans, psy, ale wyglądają jakby były z e-skóry. Są rozciągliwe, są gumowane. Pewnie przy praniu ja będę starała się pamiętać, żeby nie brać ich w pralce. Albo odwrotnie. Pewnie przy praniu to może być różnie, natomiast no po prostu spodnie, które wyglądają jak spodnie skórzane. Bardzo fajnie, bo ja czy torebkę, czy buty, to ja taka trochę glanowa jestem w ten sposób, więc
akurat dla mnie znalazł. Też myki z tymi spodniami były, wzięłam za duże, teraz już mam dobre. Jeszcze w sumie mogłam wziąć mniejsze, ale dajemy radę, także tu fajnie. No i kupę, słuchajcie, małych rzeczy chińczykowych mam tutaj. Znaczy tak, rosmanowy pędzel, odpakuję przy Was, bo sam zielony, ale zoczypisty. Piękny ma ten, nie? Piękny jest. Ta łapka, no. Łapka taka wygodna, bardzo wygodna, nie taka okrągła, taka do trzymania. Nie powiem, że jest jakiś wyjątkowo milusi, chociaż nie drapie. Nie miałam pędzla do pudru, a więc mam. Wow, super. Kosztował 30 zł. Boutique. Make-up. Piękny. Kot, widzę tam. Kot ma. Próbuję go okiełznać. Chińczyku. O, proszę bardzo. Opaska. Na maseczki. Słuchajcie, można udawać. Czekajcie, bo mi się plunczą włosy. Ale można będzie zacnie udawać króliczka. Znaczy, pewnie założę jak wariat, nie króliczek. Ślicznie. Jestem króliczkiem. I jeszcze kupiłam takie dwie gumki do warkoczyków z tymi takimi modnymi uszkami do ułożenia. Z drucikiem. Takie ala pętelki, o. Ala coś. Nie było takich z długimi wiszącymi, ale takie były. Mam uszka. Ten pędzel będę musiał stać, bo jak położą się włosie jeszcze. Brakło mi pudrów. Ja biorę zawsze najtańsze pudry, czyli Lovely i Vibo. Czekajcie, kupę rzeczy. Lovely i Vibo z tego względu, że one są po prostu bardzo dobre, zupełnie niedrogie. Tu mam dwa, mam jeszcze jeden. Mam w różnych odcieniach, bo to zawsze można pomieszać. Jak znajdę, to Wam... O, może nie. Są też... Nie, były trzy wszystkie. Są, dobra. Mamy to. O, także Golden Rose, Vibo i Lovely. Proszę bardzo. Golden. No. Nie Golden. Glow. Golden Glow. No dobra, czyli mamy Lovely i Vibo. No to jest... Ja właściwie nigdy nie wiem, jakie ja mam pudry, bo one się tak zmieniają, a czy opakowania, czy to nie mam pojęcia, ale wiem, że zawsze te biorę. Taśma dwustronnie klejąca do moich scrapbookowych rzeczy. Zacna. 1008, to zaraz Wam pokażę. Do moich scrapbookowych rzeczy piękne koperty. Zobaczcie. Taka ładna czerń. Taki piękny granat, to wszystko metalizowane, te złote i czerwone. Czekaj, mi ucieka. Ostrość? Mhm. Śliczne są. O, teraz jeszcze raz. No, czarne, granatowe, złote i czerwone. Piękne. Bardzo ładne koperty do scrapbookowych zadań, odłożone. Tutaj. Czy nawet z tyłu do zeszytu można wkleić, nie? Bo one są ładne gatunkowo. Tak, bo ja generalnie w zeszytach przeważnie mam koperty z tyłu, żeby coś tam rzucać. To tak mam. Bardzo fajne spinki do włosów. Na klapce. Klapki są wygodne. A spinki są ładne, czarne. Nie takie wielkie, jak potrafię mieć, więc mogę na co dzień używać. Ja lubię do włosów rzeczy. Także tak. Już z świątecznych rzeczy, słuchajcie. Takie były urocze. Piękna jesteś. Taką jestem ładna i mam kolzonkę ładną. Jedna ma wytrzeszcze oczu, a druga ma długi nos. Nie, to nie jest po 99 groszy. Tylko kosztowały 7 zł. Ale śliczne są. Takie panienki. Będzie do zimowych rzeczy. I świecie zapachowe, tu jeszcze Wam potem to pokazuję. Dwie kupiłam takie Christmas, zapach ciasteczkowy i bardzo ładny. Gdzie były takie też, gdzie kupowałeś? Tak jak wtedy w Lidlu. Myśmy podobnym w Lidlu miały. Taki ładny ciasteczkowy. Puszkę zawsze można potem zużyć do, nie wiem, pierścionków, do czegoś. Albo nawet do innej świeczki. Albo do innej świeczki. To mam dwie takie. Dwie takie. I standard, te świece Wam bardzo często pokazuję. Ta świeca jest o zapachu męskich perfum, a ta creme brûlée. 6 zł, 6 zł. Ładnie pachnie. Także tak. I ostatnia rzecz.
którą zakupiłam, są to washi tape, tylko słuchajcie... Weź je tu na tym może połóż. Ja wezmę na palec. Albo tak. Bo tu jest mnóstwo washi tape'ów, pieszczonki mam wręcz. Są wszystkie piękne. I to w mega dobrej cenie. 3 zł. Nie można było... I to są 10-metrowe. Dokładnie. Dlatego to jest dla mnie... Poczekaj. 10 metrów jeszcze mam jedną. No. Merry Christmas. No, same świąteczne superaste washi tape. Po 3 zł 10 metrów washi tape'a. To zawsze warto. Także takie rzeczy mam. I prosta sprawa, ostatnia. Klej. Po prostu klej. No. Ale washi tape zaraz usiądę i będę dziabać, bo lubię dziabać washi tape'ami. Dokładnie. No tak wam chciałam pokazać. To wszystko. Dziękujemy za uwagę. Króliczek, dziękuję za uwagę. I głos. Możecie pocałować króliczka w uszko. I głos rozsądku również się żegna.